Cześć. W tym odcinku i w następnym zajmiemy się wynalazkiem pana Franka McIntosha dotyczącym wzmacniacza szerokopasmowego. Będzie to tłumaczenie oryginalnego tekstu zgłoszonego do Urzędu Patentowego w Ameryce 26 lipca 1949 roku. Jest to wynalazek pana McIntosha. Gdyby zdarzyło mi się prowadzić narrację w pierwszej osobie, wybaczcie, jest to tłumaczenie. Z wynalazkiem tym zapoznamy się w dwóch częściach, ponieważ materiału jest dużo, a zawiera bardzo ciekawe spostrzeżenia inżyniera, który zbudował od podstaw firmę Macintosh, która firma stała się ikoną dobrego dźwięku. Myślę, że warto zapoznać się z tym patentem. Mniejszy wynalazek dotyczy ogólnie ulepszonych wzmacniaczy częstotliwości audio i wideo oraz stosowanych w nich transformatorów, a w szczególności ulepszonych elektronicznych wzmacniaczy częstotliwości audio i wideo klasy B, które wprowadzają wyjątkowo niewielkie zniekształcenia w paśmie częstotliwości dzięki wykorzystaniu transformatorów wyjściowych o nowatorskiej konstrukcji, połączonych w nowatorski sposób. Z lampami elektronicznymi wzmacniacza. Wzmacniacz klasy B to wzmacniacz typu przeciwsobnego, w którym lampy są spolaryzowane w przybliżeniu w zakresie odcięcia. Jedna z lamp w normalnym układzie wzmacnia dodatnie półcykle napięcia sygnału, podczas gdy druga wzmacnia ujemne półcykle. Transformator wyjściowy łączy wyjścia dwóch lamp w celu zrekonstruowania repliki napięcia sygnału wejściowego. Ograniczenia częstotliwości konwencjonalnego wzmacniacza audio lub wideo zależą w dużej mierze od konstrukcji transformatora wyjściowego, utraty wzmocnienia przy niskich częstotliwościach wynikającej z niskiej indukcyjności przyrostowej uzwojenia pierwotnego transformatora oraz spadku przy wysokich częstotliwościach wynikającego z indukcyjności rozproszenia i różnych pojemności pasożytniczych transformatora. W celu uzyskania dobrej odpowiedzi niskoczęstotliwościowej, przyrostowa indukcyjność pierwotna transformatora musi być wysoka w stosunku do rezystancji anodowej zastosowanych lamp. Uzwojenie pierwotne transformatora powinno zatem mieć dużą liczbę zwojów. Jednocześnie częstotliwość rezonansowa indukcyjności rozproszenia i pojemność wtórna muszą być powyżej najwyższej częstotliwości pożądanej do wzmocnienia ponieważ niska indukcyjność rozproszenia i mała pojemność bocznikowa są niezbędne, jeśli odpowiedź częstotliwościowa transformatora ma zostać rozszerzona. Powyższe wymagania są wzajemnie sprzeczne pod różnymi względami. Wielkość rdzenia transformatora to jest całkowita ilość użytego żelaza, jest ograniczona ze względu na wymagania dotyczące kosztów, przestrzeni i wagi. To z kolei ustala całkowitą liczbę zwojów przydzielonych do uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Zmniejszenie rozmiaru rdzenia i zwiększenie całkowitej liczby zwojów uzwojenia pierwotnego w celu zachowania wysokiej przyrostowej indukcyjności pierwotnej zwiększa indukcyjność rozproszenia i pojemność bocznikową, co z kolei zmniejsza częstotliwość rezonansową, a tym samym odpowiedź wysokiej częstotliwości transformatora. W praktyce indukcyjność rozproszenia jest zmniejszana przez przeplatanie uzwojeń pierwotnych i wtórnych, ale to zwiększa pojemność rozproszoną, a więc ma tendencję do neutralizowania uzyskanych korzyści. W dalszej kolejności należy zastosować wysoką przenikliwość rdzenia, aby zwiększyć impedancję uzwojenia pierwotnego. Na takie rdzenie niekorzystnie wpływa w odniesieniu do przyrostowej indukcyjności magnetyzacja prądem stałym. Dlatego należy unikać tego ostatniego. Wpływ indukcyjności rozproszenia na wzmacniacze przeciwsobne klasy B był rozważany w literaturze, a uwagę zwraca w szczególności artykuł Pendung Sao, Proceeding of the IRE w listopadzie 1936 roku. SAU zwraca szczególną uwagę na szkodliwe skutki indukcyjności rozproszenia między uzwojeniami pierwotnymi transformatora wyjściowego takiego wzmacniacza. Po pierwsze, na powodowanie spadku mocy wyjściowej wraz ze wzrostem częstotliwości, a po drugie, na wprowadzenie do obwodu skończonych stałych czasowych. Powodując w ten sposób stany nieustalone, które zniekształcają falę wyjściową, gdy jedna z lamp przechodzi ze stanu przewodzenia do stanu zablokowania i odwrotnie. Ten ostatni efekt jest podstawą dużych zniekształceń przy wyższych częstotliwościach audio. Podstawowym celem wynalazku jest zapewnienie ulepszonych wzmacniaczy przeciwsobnych o znikomej reaktancji rozproszenia w ich transformatorach wyjściowych, a tym samym znikomych efektach przejściowych podczas przełączania każdej lampy wzmacniacza ze stanu przewodzenia w stan nieprzewodzenia. Dodatkowym celem wynalazku jest dostarczenie nowatorskich transformatorów do wzmacniaczy przeciwsobnych o pomijalnej reaktancji rozproszenia. Kolejnym celem wynalazku jest dostarczenie transformatora szerokopasmowego typu przeciwstawnego o stosunkowo prostej i ekonomicznej konstrukcji, która eliminuje indukcyjność rozproszenia między uzwojeniami pierwotnymi uzwojenia transformatora. Kolejnym przedmiotem wynalazku jest zapewnienie ulepszonego transformatora typu push-pull, zawierającego bifilarne uzwojenie pierwotne, a ponadto zapewnienie przeciwsobnych wzmacniaczy audio które mogą wykorzystywać transformator z bifilarnymi uzwojeniami pierwotnymi ponadto celem wynalazku jest zapewnienie transformatora przeciwsobnego mającego większe sprzężenie między uzwojeniem wtórnym a uzwojeniem pierwotnym niż jest to dostępne w znanych konstrukcjach bez zwiększania szkodliwych pojemności rozproszonych transformatora. Ten sposób poprawiając odpowiedź częstotliwościową i zwiększając szerokość przenoszonego pasma takich transformatorów, gdy są stosowane we wzmacniaczach. Jeszcze innym celem wynalazku jest dostarczenie transformatora przeciwsobnego o radykalnie zmniejszonej efektywnej pojemności rozproszonej w uzwojeniach pierwotnych oraz zapewnienie wzmacniacza przeciwsobnego do efektywnego wykorzystania transformatora takiego rodzaju. Kolejnym celem wynalazku jest zapewnienie transformatora przeciwsobnego o zmniejszonej pojemności rozproszonej i indukcyjności rozproszenia między uzwojeniem pierwotnym i wtórnym. Kolejnym celem niniejszego wynalazku jest dostarczenie wzmacniacza przeciwsobnego wykorzystującego transformator wyjściowy z bifilarnymi uzwojeniami pierwotnymi wzmacniacza wykorzystującego lampy elektronowe pentody i tetrody lub tetrody wiązkowe, w którym zapewniono taką konstrukcję zasilania siatki ekranującej każdej z lamp, że znajduje się w ustalonym potencjale w stosunku do powiązanej katody podczas pracy lamp we wzmacniaczu. Jeszcze innym celem wynalazku jest zapewnienie układu wzmacniacza przeciwsobnego zdolnego do efektywnego wykorzystania transformatora o zasadniczo zerowej indukcyjności rozproszenia między jego uzwojeniami pierwotnymi i który wymaga tylko jednego źródła napięcia dla wszystkich lamp wzmacniacza. Kolejnym celem wynalazku jest zapewnienie nowatorskich układów transformatorów przeciwsobnych, które nie są uzwojone bifilarnie ale które mają wiele właściwości transformatorów uzwojonych bifilarnie, a zwłaszcza niską lub pomijalną indukcyjność rozproszenia między uzwojeniami pierwotnymi. Jeszcze innym celem wynalazku jest dostarczenie modulatora zdolnego do dostarczenia dużych ilości niesniekształconej mocy do modulowania sygnałów o częstotliwości nośnej. Krótko opisane różne przykłady wykonania niniejszego wynalazku, opisane szczegółowo poniżej i zilustrowane na rysunkach osiągają cele wynalazku przez zastosowanie bifilarnych uzwojeń pierwotnych w wyjściowych transformatorach w celu zmniejszenia dopomijalnej wartości indukcyjności rozproszenia między tymi uzwojeniami Efektem znacznego wyeliminowania indukcyjności rozproszenia między uzwojeniami pierwotnymi jest radykalne zmniejszenie stanów nieustalonych podczas przechodzenia prądu z jednej do drugiej lamp wzmacniacza przeciwsobnego, przy czym te stany nieustalone są szczególnie dotkliwe w klasie B. Indukcyjność upływu między uzwojeniem pierwotnym a wtórnym również przyczynia się do tych przejściowych efektów, ale w mniejszym stopniu. Powiązanie uzwojeń pierwotnych podany sposób z natury umożliwia zmniejszenie indukcyjności rozproszenia między uzwojeniami pierwotnymi a uzwojeniem wtórnym. Poprzez odpowiednie rozmieszczenie i podłączenie uzwojeń pierwotnych w transformatorze równoważna pojemność bocznikowa na uzwojeniach pierwotnych. Wynikająca z pojemności między uzwojeniami, która wraz z reaktancją upływu i pojemnością uzwojenia wtórnego decyduje o zaniku odpowiedzi przy wyższych częstotliwościach audio i punkcie odcięcia wysokiej częstotliwości wzmacniacza może być podobnie zmniejszona, a uzwojenia mogą być tak powiązane z lampami elektronicznymi wzmacniacza, że wymagany jest tylko pojedynczy zasilacz nodowy, że w niektórych przykładach wykonania mogą być zastosowane konwencjonalne obwody wyjściowe. Konwencjonalny tryb zmniejszenia indukcyjności rozproszenia polega na selekcjonowaniu uzwojeń pierwotnych i wtórnych oraz ich przeplataniu lub przekładaniu. Ten rodzaj konstrukcji jest kosztowny i chociaż skutecznie zmniejsza indukcyjność rozproszenia, skutkuje zwiększeniem pojemności. Całkowita pojemność uzwojeń transformatora może być zmniejszona przez uniknięcie konieczności przeplatania lub uzwojenia typu Pi, gdzie to jest z dzieleniem karkasu na pół zgodnie z niniejszym wynalazkiem w celu zmniejszenia indukcyjności rozproszenia. Unikając konieczności uzwajania typu pi lub przeplatania uzwojeń, transformator według niniejszego wynalazku może być zbudowany bardziej kompaktowo niż znane wcześniej transformatory o tej samej wydajności, co skutkuje zmniejszeniem zapotrzebowania na żelazo oraz uproszczonym, bardziej ekonomicznym rdzeniu i struktury uzwojeń. W konwencjonalnym transformatorze wyjściowym typu przeciwsobnego dla wzmacniaczy klasy B uzwojenia pierwotne transformatora są połączone szeregowo między anodami lamp elektronowych wzmacniacza. W związku z tym, gdy uzwojenia pierwotne są ściśle sprzężone Całkowita impedancja uzwojeń pierwotnych jest w przybliżeniu czterokrotnie większa od impedancji pojedynczego uzwojenia pierwotnego. Zgodnie z pewnymi przykładami wykonania niniejszego wynalazku, uzwojenia pierwotne transformatora wyjściowego nie są połączone szeregowo ze sobą między lampami wzmacniacza, ale w rzeczywistości połączone są równolegle. W ten sposób można osiągnąć zmniejszenie impedancji między anodami równej w przybliżeniu 4 razy. Dodatkowo każda cewka. Ze względu na jej bifilarny związek z drugą cewką, ma przy tej samej długości drutu i długości cewki dwukrotnie większą liczbę warstw, co powoduje dalsze zmniejszenie pojemności bocznikowej. Zmniejszenie impedancji między anodami dla uzwojeń znajduje zatem odzwierciedlenie w odpowiednim spadku pojemności rozproszonej pomiędzy anodami na uzwojeniach a zatem w radykalnym rozszerzeniu w górę odcięcia częstotliwości audio wzmacniacza na jego wysokim zakresie. Alternatywnie, u zwojeniach pierwotnych można zastosować więcej zwojów, a wynikający z tego wzrost pojemności bocznikowej spowodowany wzrostem liczby zwojów może być tolerowany. Wzmacniacze audio skonstruowane zgodnie z mniejszym wynalazkiem i przetestowane pod kątem zniekształceń wykazały zniekształcenia mniejsze niż 1/2%. W paśmie od 20 do 20 tysięcy herców. Sprawność konwersji lamp wzmacniacza pozostała powyżej 50% w paśmie z zasadniczo płaską odpowiedzią w paśmie od 20 do 200 tysięcy herców. Niemniej jednak Transformatory skonstruowane zgodnie z niniejszym wynalazkiem są z natury tańsze w budowie niż transformatory najwyższej jakości, wytwarzane zgodnie z zasadami sztuki techniki, a także wymagają mniej miejsca i mniej ważą niż te ostatnie. Co no więcej, żadne transformatory dostępne obecnie na rynku lub znane autorowi wynalazku nie są w stanie osiągnąć szerokiej odpowiedzi częstotliwościowej i niskich zniekształceń kształtu fali, jakie można uzyskać w obecnym systemie niezależnie od ich kosztu wagi lub objętości. Tu chcę przypomnieć, że jest to rok 1949. Powyższe i jeszcze dalsze cele zalety i cechy wynalazku staną się oczywiste po rozważeniu następujących szczegółowych opisów różnych przykładów wykonania wynalazku, zwłaszcza w połączeniu z załączonymi rysunkami na których. I tutaj omawiamy rysunki. Rysunek pierwszy jest schematem obwodu przykładu wykonania wynalazku, w którym zastosowano parę bifilarnie uzwojonych cewek pierwotnych w transformatorze wyjściowym, przy czym jedna z cewek jest połączona w obwodzie katodowym lampy próżniowej wzmacniacza przeciwsobnego, a druga cewka połączona jest w obwodzie anodowym wzmacniacza. Rysunek 2 jest schematem układu obwodu, kolejnego przykładu wykonania wynalazku, w którym zastosowano transformator z dwoma bifilarnie uzwojonymi cewkami pierwotnymi, z których każda zawiera dwa uzwojenia, przy czym każda bifilarna cewka ma jedno z uzwojeń włączone w obwód katodowy, a druga obwód anodowy jednej z lamp próżniowych wzmacniacza. Rysunek 3 jest schematem obwodu ilustrującym modyfikację systemu przedstawionego na rysunku 2. W którym wzmacniacz przeciwsobny wykorzystuje lampy próżniowe z siatkami ekranującymi, przy czym każda siatka ekranująca jest utrzymywana na stałej różnicy potencjałów w odniesieniu do powiązanej z nią katody podczas pracy wzmacniacza. Rysunek 4 przedstawia schematyczny obwód modyfikacji systemu z rysunku 2, w którym we wzmacniaczu zastosowano sterowane ujemne sprzężenie. Rysunek 5 jest schematem obwodu, będącego wariantem z rysunku 1 i jest on przystosowany do pracy zbalansowanej, symetrycznej. Rysunek 6 jest schematem obwodu odmiany przykładu wykonania pokazanego na rysunku 2, na którym transformator wyjściowy jest autotransformatorem. Rysunek 7 jest widokiem pokazującym transformator z bifilarnie uzwojonymi cewkami pierwotnymi do stosowania we wzmacniaczach przeciwsobnych zaprojektowanych zgodnie z wynalazkiem. Rysunki 8, 9 i 10 przedstawiają warianty transformatora o sprzężeniu jedności z rysunku 7. Odnosząc się teraz bardziej szczegółowo do rysunków, mając odniesienie w szczególności do rysunku pierwszego, przedstawiono wzmacniacz przeciwsobny konstruowany zgodnie z zasadami niniejszego wynalazku i wykorzystujący transformator wyjściowy, zaaranżowany zgodnie z wynalazkiem. Wzmacniacz z rysunku pierwszego jest zilustrowany jako wykorzystujący parę Triod 1 i 2 jako wzmacniające urządzenia elektroniczne. Przy czym triody 1 i 2 są wyposażone odpowiednio w rezystory upływowe siatki 3 i 4, które są połączone między elektrodami sterującymi 5 i 6, triod 1 i 2 odpowiednio. Punkt środkowy rezystorów upływowych siatek sterujących 3 i 4 jest uziemiony przez źródło polaryzacji 7. Potencjał sterujący jest przykładany do elektrod sterujących 5 i 6 ze źródeł konwencjonalnie przedstawionych jako generatory 8 i 9, które można zakładać zapewniają potencjały przeciwnych faz w stosunku do masy i odpowiednich względnych amplitudach. Potencjały dostarczane przez źródła 8 i 9 są doprowadzane do elektrod sterujących 5 i 6 za pomocą kondensatorów sprzęgających 10 i 11 odpowiednio. Rezystory 12 i 13 reprezentują wewnętrzne oporności źródeł 8 i 9. Polaryzacja punktu pracy ustalona przez źródło polaryzacji 7 może być takie, że powoduje, że triody 1 i 2 działają jako wzmacniacze w klasie A, AB lub klasie B, przy czym znaczenie klasyfikacji jest dobrze rozumiane w dziedzinie i zdefiniowane przez Instytut Inżynierów Radiowych w swoich oficjalnych definicjach. Chociaż obwody i struktury niniejszego zgłoszenia mają szerokie zastosowanie we wzmacniaczach działających zgodnie z którąkolwiek wyżej wymienionych klas pracy, wynalazek ma podstawowe zastosowanie we wzmacniaczach klasy B i zostanie odpowiednio opisany, jako stosowany we wzmacniaczach tej klasy. Bez zamierzenia w jakiś sposób ograniczenia zakresu stosowania wynalazku. W podanym celu źródło polaryzacji 7 będzie ustawione tak, aby miało taką wartość, żeby odciąć prąd anody Triod 1 i 2 przy braku napięcia sygnału przyłożonego do ich siatek. Obwody wejściowe Triod 1 i 2 będą odpowiednio postrzegane jako całkowicie konwencjonalne i zasadniczo nie stanowią części niniejszego wynalazku. Zapewnione jest źródło napięcia anodowego 14. Konwencjonalnie zilustrowane jako bateria w celu uproszczenia rysunków. Ujemny zacisk źródła 14 jest uziemiony przez przewód 15, a dodatni zacisk źródła 14 jest podłączony bezpośrednio przez przewód 16 z anodą 17 triody 1. Przy czym uzwojenie pierwotne 18 transformatora wyjściowego T jest połączone w przewodzie katodowym triody 1, pośrednicząc między jej katodą 19 a ujemnym zaciskiem źródła potencjału 14. Katoda 20 triody 2 jest połączona bezpośrednio z masą, a kolejne uzwojenie pierwotne 21 trasa matra wyjściowego T jest podłączone między dodatnim zaciskiem źródła potencjału 14 a anodą 22 triody 2. Uzwojenia pierwotne 18 i 21 są nawinięte bifilarnie lub równoważnie, jak pokazano na schemacie. Druty tworzące jedno z uzwojeń są bezpośrednio sąsiadujące z drutami tworzącymi drugie z uzwojeń, także pomiędzy uzwojeniami 18 i 21 występuje zasadniczo zerowa indukcyjność rozproszenia. Przyjmując, że sinusoida potencjału wejściowego jest przyłożona do elektrod sterujących 5 i 6 ze źródeł 8 i 9, Dodatnia połowa sinusoidy pochodzącej ze źródła 8 wywołuje przepływ prądu przez triodę 1 oraz dodatnia połówka sinusoidy pochodząca ze źródła 9 wywołuje przepływ prądu przez triodę 2. Będzie oczywiste, że gdy dodatnia połowa pierwszej wspomnianej fali sinusoidalnej jest przyłożona do elektrody sterującej 5, trioda 2 jest odcięta, a prąd przepływa przez uzwojenie pierwotne 18 i jego kierunek jest zgodny ze strzałką 23. Z drugiej strony, gdy dodatnia połowa drugiej wspomnianej sinusoidy jest przyłożona do elektrody strojącej 6 triody 2, to trioda 1 jest odcinana, a płynący prąd przez uzwojenie pierwotne 21 jest zgodny z kierunkiem kropkowanej strzałki 24. W związku z tym w odniesieniu do strumienia wytwarzanego w rdzeniu 25 transformatora T, przepływ prądu w uzwojeniach 18 i 21 przebiega w przeciwnych kierunkach, także przemienny strumień magnesujący jest wytwarzany w rdzeniu 25, a napięcie przemienne indukowane w uzwojeniu wtórnym 26 transformatora T będzie do użycia na obciążeniu konwencjonalnie zilustrowanym jako rezystancja 27. Z racji bliskiego sprzężenia istniejącego między uzwojeniami pierwotnymi 18 i 21, przy czym ścisłe sprzężenie uzyskuje się przez sposób nawinięcia uzwojeń pierwotnych 18 i 21, zasadniczo nie będzie reaktancji rozproszenia między tymi uzwojeniami pierwotnymi. A zatem jak wyjaśniono w artykule SAO cytowanym wcześniej, podczas przełączania płynącego prądu z triody 1 na triodę 2 i odwrotnie nie wystąpią żadne efekty przejściowe. Jednocześnie kierunki napięć E występujących na obu uzwojeniach 18 i 21 są zawsze identyczne, pomimo tego, że przepływ prądu w dwóch uzwojeniach jest przeciwny ze względu na to, że uzwojenia przewodzą naprzemiennie i są ze sobą ściśle powiązane. Jeśli przyjmiemy, że trioda 2 jest odcięta, a trioda 1 przewodzi prąd, dla przykładu Uzwojenie 18 indukuje w uzwojeniu 21 napięcie przystające do własnego napięcia, i w tym samym sensie w dwóch uzwojeniach. To napięcie w uzwojeniu 21 jednak nie jest w stanie wywołać przepływu prądu w triodzie 2, ponieważ napięcie wejściowe przyłożone do siatki 6 ma teraz ujemną fazę i wystarczającą amplitudę stosunku do napięcia przyłożonego do anody triody 22 i wystarczającą amplitudę w stosunku do napięcia przyłożonego do anody 22 triody 2 przez uzwojenie 21, aby zapobiec takiemu przepływowi prądu. Dokładnie ten sam argument można przedstawić, gdy trioda. Dwa przewodzi, a trioda 1 jest odcięta. Ponadto zaciski 28 i 29 uzwojeń pierwotnych 18 i 21 są bezpośrednio połączone ze sobą za pośrednictwem źródła potencjału 14, co do którego można założyć, że ma zerową impedancję, a całkowita liczba zwojów zawartych w uzwojeniach 18 i 21 jest dokładnie równa. W związku z tym, między dwoma sąsiednimi punktami uzwojeń 18 i 21 nie ma różnicy potencjału prądu przemiennego, także pomiędzy sąsiednimi zwojami uzwojeń pierwotnych 18 i 21 przepływają jedynie niewielkie lub zerowe prądy pojemnościowe. Takie prądy, jak przepływają, mają tendencję do utrzymywania identycznych potencjałów sąsiednich punktów dwóch uzwojeń pierwotnych 18 i 21, a zatem przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu. W razie potrzeby, kondensatorce może być podłączony bezpośrednio z katody 19 do anody 22 bez zasadniczej zmiany działania systemu, ale w celu zapewnienia reakcji ekwipotencjalnej między sąsiednimi zwojami, szczególnie przy wyższych częstotliwościach, gdzie może występować pewna reakcja upływu z powodu niedoskonałości ułożenia uzwojeń. Należy zauważyć po dokładnej analizie, że trioda 1 ma obciążenie w katodzie, a trioda 2 obciążenie w anodzie. To pierwsza podlega silnemu ujemnemu jemnemu sprzężeniu zwrotnemu, a druga nie jest tak podatna. Z tego powodu wzmocnienia triod 1 i 2 nie są równe i sygnały wejściowe muszą być odpowiednio skompensowane. Ta cecha systemu z rysunku pierwszego w pewnym stopniu umniejsza jego użyteczność. Odniesiemy się teraz do rysunku 2, na którym pokazano odmianę konkretnego przykładu wykonania wynalazku pana McIntosha, ilustrowanego na rysunku pierwszym, który wykorzystuje triodowe lampy próżniowe 1 i 2 oraz ma obwody wejściowe sygnału powielone z rysunku pierwszego i opisane w połączeniu z opisem połączeń obwodów i działania z ilustrowanego tam przykładu wykonania tego wynalazku, z wyjątkiem tego, że źródła sygnałów 8a i 9a dostarczają sygnały o identycznej wielkości. Podczas gdy w przykładzie wykonania tego wynalazku zilustrowanym na rysunku 1 pojedyncze uzwojenie pierwotne jest podłączone do obwodu katody triody 1, a drugie pojedyncze uzwojenie pierwotne jest podłączone w obwodzie anodowym triody 2, w układzie z rysunku 2 zapewniony jest bardziej zrównoważony układ, w którym obwód pierwotny transformatora T zawiera cztery uzwojenia: po jednym w obwodach katod triod 1 i 2 oraz po jednym w obwodach anod triod 1 i 2. Zacisk ujemny zasilania anodowego 14 jest ponownie uziemiony. Dodatni zacisk jednego uzwojenia 30 jest połączony przewodem 31 z anodą 22 triody 2, a drugie uzwojenie 33, połączone szeregowo z uzwojeniem 30, jest połączone przewodem 34 z anodą 17 triody 1. W związku z tym uzwojenia 30 i 33 są połączone przeciwsobnie do triod 1 i 2 i przepuszczają prądy naprzemienne, jeśli triod 1 i 2 są spolaryzowane do pracy w klasie B. Kolejne uzwojenie 35 jest połączone w obwodzie katodowym triody 1, a uzwojenie 36 jest połączone szeregowo z uzwojeniem 35, podobnie połączone w obwodzie katodowym triody 2. W związku z tym przepływ prądu w uzwojeniu 35 odbywa się w fazie z prądem Płynącym teraz w uzwojeniu 33. Te przepływy prądu są dodatkowe w stosunku do wytwarzanego strumienia w rdzeniu transformatora T. Podobnie, przepływ prądu w uzwojeniu katody 36 jest w fazie z przepływem prądu w uzwojeniu 30, a wytwarzany strumień reaguje na przepływ prądu w uzwojeniach 30 i 36 i jest w fazie w rdzeniu transformatora T. Ponadto wielkości prądów płynących w uzwojeniach 33 i 35 są identyczne. A wartości prądów płynących w uzwojeniach 30 i 36 też są identyczne. A wszystkie uzwojenia 30, 33, 35 i 36 mają taką samą liczbę zwojów. Zaciski 37 i 38 uzwojeń 33 i 36 są połączone ze sobą przez niezwykle niską impedancję zapewnianą przez źródło potencjału 14 i odpowiednio można przyjąć, że mają ten sam potencjał prądu przemiennego. Faza napięć na uzwojeniach 33 i 36 jest identyczna z powodów przedstawionych w objaśnieniu układu z rysunku 1, także korespondencja napięć rozciąga się na długości przewodów tworzących uzwojenia 33 i 36 do ich oddalonych zacisków. Ze względu na to, że pomiędzy każdymi dwoma sąsiednimi punktami uzwojenia 33 i 36 istnieje zgodność napięć, ze względu na pojemności występujące między uzwojeniami, następuje tylko niewielki lub zerowy przepływ prądu uzwojenia. Taki przepływ prądu, jaki ma miejsce w wyniku sprzężenia pojemnościowego, jest ponadto korzystny, a nieszkodliwy, ponieważ ma tendencję do dalszego eliminowania różnic napięcia między sąsiednimi punktami uzwojeń 33 i 36. Argument przedstawiony poprzednio. Można oczywiście powielić w odniesieniu do uzwojeń 30 i 36. Ponadto uzwojenia 30 i 35 są uzwojone w sposób bifilarny lub równoważny, podobnie jak uzwojenia 33 i 36. Także zasadniczo nie ma indukcyjności rozproszenia między parą uzwojeń 30 i 33 oraz 35 i 36. Ponieważ zasadniczo nie ma indukcyjności rozproszenia pomiędzy uzwojeniami pierwotnymi, efekt stanów nieustalonych spowodowany indukcyjnością rozproszenia, który został opisany w artykule SAU, jest całkowicie wyeliminowany we wzmacniaczach zbudowanych zgodnie z układem przedstawionym na rysunku 2. Podobnie, Ponieważ prądy pojemnościowe między uzwojeniami są radykalnie zmniejszone, a także ponieważ indukcyjność rozproszenia została zasadniczo wyeliminowana, a z innych wyżej wymienionych powodów, punkt rezonansowy wysokiej częstotliwości transformatorów jest podnoszony o oktawy w stosunku do częstotliwości rezonansowej transformatorów, które mogą być skonstruowane po równoważnych kosztach zgodnie z zasadami sztuki techniki. Radykalne zmniejszenie pojemności bocznikowej i indukcyjności rozproszenia eliminuje ponadto normalnie oczekiwaną redukcję odpowiedzi przy wyższych częstotliwościach. Także wzmacniacz jako całość zapewnia niezwykle płaską odpowiedź bardzo szerokim paśmie częstotliwości. I tutaj zakończymy pierwszy odcinek. Myślę, że i tak wiadomości jest dużo. Następnym razem zaczniemy omawianie od rysunku numer 3. Dla mnie jako elektronika wiadomości przedstawione w tym patencie są niezwykle pomocne przy konstruowaniu własnych transformatorów czy tam wzmacniaczy mocy, ponieważ zwracają one uwagę na rzeczy, które z reguły się pomija albo się przemilcza. Wzmacniacze w klasie B mają wysoką sprawność, tylko dotkliwością są przejścia przez zero, gdzie są one szczególnie dotkliwe przy częstotliwościach powyżej 3 kHz. Takie charakterystyczne dzwonienie tych wzmacniaczy. Zapraszam na następny odcinek, mam nadzieję, że będzie wkrótce. Do zobaczenia, cześć!